sztuczna inteligencja potrafi, może pomóc człowiekowi znaleźć pracę. Dużo mówi się o robotach, które zabierają ludziom pracę, odbierają im to zajęcie, natomiast my stworzyliśmy jako pierwsi w Polsce, być może na świecie, rozwiązanie, które potrafi znaleźć człowiekowi pracę właśnie w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Aby jakby rozpocząć konwersację z botem, wystarczy wejść na naszą stronę plusity.pl bądź też na nasz fanpage na Facebooku i po prostu rozpocząć konwersację z botem. Wówczas bot zadaje kilka pytań dotyczących właśnie wykształcenia, doświadczenia, oczekiwań finansowych kandydata. Na bazie zebranych informacji przeszukuje sieć, wyszukuje te najciekawsze, najbardziej odpowiednie ogłoszenia, kontaktuje się w imieniu kandydata z pracodawcami i w momencie, jeżeli pracodawca jest zainteresowany danym kandydatem, wraca do kandydata z informacją o tym, że pracodawca zaprasza go na spotkanie kwalifikacyjne. Jest to rozwiązanie całkowicie oparte o sztuczną inteligencję. Cała konwersacja odbywa się właśnie z botem, no, który się nie męczy, który jest odporny na wszelkiego rodzaju uprzedzenia, działa przez całą dobę, dlatego no, jest to rozwiązanie, które w jakiś sposób bardzo optymalizuje, odciąża właśnie w tych takich czasochłonnych i żmudnych czynnościach. Dla nas bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem. Bot pyta jedynie, tylko i wyłącznie o właśnie merytoryczne kwestie, takie, które są niezbędne do podjęcia decyzji przez pracodawcę, czy dany kandydat jest tą osobą, która spełnia oczekiwania co do miejsca, stanowiska, oferty pracodawcy. Bot pracuje w tej chwili na ogłoszeniach, które znajduje w sieci. Jest ich obecnie około 200 tysięcy. Kontaktuje się z pracodawcami w imieniu kandydata. Natomiast no, zawsze pracodawca może zgłosić się do nas, jeżeli chciałby no, przeszukać bazy kandydatów, które bot obecnie jest w stanie jak gdyby przejrzeć w imieniu właśnie pracodawcy. Jest to usługa bezpłatna, zawsze bezpłatna. Dla nas jakby w centrum zainteresowania bota i jak gdyby sama idea powstania serwisu to było stanie po interesie właśnie kandydata.